Identyfikator podmiotu SCP-914 Klasa podmiotu Bezpieczny: Specjalne czynności przechowawcze. Tylko personel, który złoży pisemne podanie rozpatrzone pozytywnie przez dowództwo, może uzyskać dostęp do SCP-914. Podmiot musi być zamknięty w celi badawczej 109B, strzeżonej cały czas przez dwóch strażników. Każdemu naukowcowi wchodzącego do 109-B musi towarzyszyć co najmniej jeden strażnik przez cały czas trwania badań. Pełna lista badań, które mają zostać przeprowadzone, musi zostać przekazana do wszystkich strażników pełniących służbę przy celi. Każde odstępstwo od listy będzie skutkować przerwaniem badań, usunięciem personelu z 109-B i karą dyscyplinarną według rozkazu dowództwa. UWAGA! Obecnie zakazane jest testowanie materii biologicznej. Dalsze informacje w dokumencie 109-B-117. Nie jest zalecane używania ustawiania prymitywny na ładunkach wybuchowych. Opis: SCP-914 to olbrzymi mechanizm zegarowy, ważący kilka ton i pokrywający obszar 18 metrów kwadratowych, składający się z napędów śrubowych, pasów, kółpasowych, zębatek, sprężyn i innych mechanizmów. Podmiot jest niesamowicie skomplikowany, składa się z ponad 8 milionów ruchomych części, stworzonych głównie z miedzi i cyny, ale również zaobserwowano drewno i tkaninę. Obserwacje i badania sądom wykazały brak elementów elektronicznych i żadnego źródła zasilania poza główną sprężyną, znajdującą się pod panelem wyboru. Dwie olbrzymie kabiny o wymiarach 3 m na 2,1 m na 2,1 m podpisane wejście i wyjście są podłączone poprzez miedziane rury do głównego ciała SCP-914. Pomiędzy kabinami znajduje się miedziany panel z dużym pokrętłem i małą strzałką. Słowa prymitywny, prosty, jeden na jeden. Precyzyjny i bardzo precyzyjny są usytuowane w punktach wokół pokrętła. Poniżej pokrętła znajduje się duży klucz, który nakręca główną sprężynę. Gdy przedmiot zostanie umieszczony w kabinie wejściowej, drzwi zamykają się, po czym słychać dźwięk dzwonka. Jeżeli pokrętło jest ustawione w jakiejkolwiek pozycji, a klucz zostanie przekręcony, SCP-914 udoskonali przedmiot znajdujący się w kabinie. Podczas tego procesu nie następuje żadne zużycie energii, a przedmiot znajduje się w bezruchu do czasu otwarcia drzwi kabiny wyjścia. Intensywne obserwacje i prowadzone badania nie wykazały, w jaki sposób SCP-914 dokonuje owego procesu. Ponadto, nigdy nie widziano przedmiotu badań w środku SCP-914 podczas trwania procesu udoskonalania. Proces trwa od 5 do 10 minut, w zależności od rozmiaru przedmiotu podlegającemu udoskonaleniu. Addendum 5 na 14 Dziennik eksperymentów Dr. Doktor... Wejście 1 kg stali, ustawienie prymitywne. Wyjście 100 z kawałków stali o różnych rozmiarach, wyglądających na wynik cięcia laseru. Wejście 1 kg stali, ustawienie 1 na 1. Wyjście 1 kg stalowych śrub. Wejście 1 kg stali, ustawienie precyzyjne. Wyjście 1 kg stalowych pinezek do dywanów. Wejście Jeden kilogram stali. Ustawienie bardzo precyzyjne. Wejście Kilka gazów, które szybko ulotniły się do atmosfery oraz jeden gram nieznanego metalu, odpornego na temperaturę 50 tysięcy stopni Celsjusza, niemożliwego do zniszczenia, o prawie idealnym przewodnictwie prądu. Wejście. Osobisty zegarek należący do doktor... Ustawienie proste. Wyjście. Jeden zegarek osobisty rozłożony na części. Wejście. Jeden telefon komórkowy należący do ustawienie 1 na 1 wyjście jeden telefon komórkowy jednak innej marki wejście jeden standardowy rewolwer Colt Python ustawienie bardzo precyzyjne wyjście usunięto wspomniany całkowicie dezintegrował jakąkolwiek materię na swojej linii ognia obiekt zabezpieczony za pomocą fal gamma o wysokiej gęstości wejście jedna biała mysz ustawienie 1 na 1 wyjście jedna brązowa mysz Wejście. Jeden szympans. Ustawienie. Prymitywne. Wejście. Jedne mocno okalczone zwłoki, wykazujące oznaki miażdżenia i cięcia z użyciem wysokiej temperatury. Dokument 109b-117. Dziennik eksperymentów dr... i dr... Wejście. Pracownik D-186. Mężczyzna rasy kaukaskiej, 42 lata, 108 kg, 185 cm wzrostu. Ustawienie 1 na 1 Wyjście. Mężczyzna. Hiszpan. 42 lata. 100 kg. 188 cm wzrostu. Podmiot był bardzo zdezorientowany i niespokojny. Podmiot zaatakował pracowników ochrony. Podmiot zlikwidowany. Wejście. Pracownik D. 187. Mężczyzna rasy kaukaskiej. 28 lat. 63 kg. 173 cm wzrostu. Ustawienie. Bardzo precyzyjne. Wyjście. Usunięto. Podmiot uciekł z komory testowej, zabijając ośmiu strażników, jak również doktor i doktor Wszczęto blokadę placówki. Podmiot spowodował naruszenie przechowalni trzech stref SCP podczas ucieczki. Specjalne oddziały reagowania zostały wysłane do powstrzymania podmiotu, co skutkowało wielokrotnym zranieniem podmiotu, częściową utratą pamięci przez członków specjalnych oddziałów reagowania i korozyjnym uszkodzeniem hydrauliki placówki. Podmiot zniknął kilka godzin później, zmieniając się w niebieski popiół i oślepiając przebywający w pobliżu zespół badawczy. Badania biologiczne nad SCP-914 zostają przerwane. Notatka. Ze względu na charakter tego SCP, szeroki zakres danych badawczych byłby pomocny. Doktor Gears zarządził, że każdy naukowiec może mieć dostęp do badań niebiologicznych, jeśli ma przynajmniej trzeci poziom upoważnień, bądź jest nadzorowany przez takiego naukowca. Wszystkie eksperymenty muszą być zapisywane w dokumencie 914e, to jest dziennik eksperymentów 914. Badania biologiczne będą kontynuowane tylko na wyraźny rozkaz rady o 5. Tak długo, gdy chcesz zbadać coś, co nie jest materią biologiczną, zachęcam do pomocy w zgromadzeniu danych. Doktor